Raków Częstochowa wygrywa dziś z Brukbetem Termaliką Nieciecza po bardzo trudnym spotkaniu 3-2, tym samym goniąc Lecha Poznań w tabeli. Bo przypomnijmy, że częstochowianie w momencie, gdyby wygrali swoje zaległe spotkania, zrównaliby się z Kolejorzem punktami. Więc ta tabela ostatecznie może wyglądać zupełnie inaczej niż teraz. Co przy okazji idealnie podkreśla moją niechęć do przekładania jakichkolwiek spotkań. Ale okej, Raków dzisiaj wygrał, jednak warto wspomnieć, że nie był to aż tak dla niego prosty mecz. O czym przede wszystkim świadczy wynik. Już nie wspomnę nawet o tym, że mieliśmy dzisiaj jakiś całkowity natłok pozycji spalonych. Spalonych, które mnie już nieco, powiem szczerze, męczyły dzisiaj. Ale plan minimum Rakowa został dziś wykonany. Świetny po stronie częstochowian był dzisiaj Iwi Lopez, pomimo niewykorzystanego dzisiaj karnego. Potem jednak w drugiej odsłonie zrehabilitował się, trafiając bramkę na 2-1, czyli tą, która dała prowadzenie. Tudor dziś super występ, bo dwie asysty oraz najprawdopodobniej to on był faulowany przy tym rzucie karnym dla Rakowa. Przy okazji Petraszek dzisiaj z golem. Pochwalę również Gwilię za jeden powrót i naprawdę imponujący odbiór piłki przy jednej z kontr gości. Gutkowski na plus, bo to on w sumie nabił Teki Jaszkiego na bramkę samobójczą. Przy okazji Kowacewicz mimo wszystko miał dzisiaj naprawdę sporo szans na obronę. I mimo dwóch bramek straconych dzisiaj wydaje mi się, że dał całkiem nieźle radę. I tak jak mówiłem, ten mecz nie był dziś łatwy dla częstochowian ze względu na to, że Niecieczanie naprawdę sporo szans sobie dzisiaj stwarzali. Szans strzeleckich. Zresztą nie pierwszy raz w tym sezonie, bo kojarzę, że chociażby w Radomiu zremisowali w tym sezonie i tam też mieli naprawdę sporo szans bramkowych. Najgłośniejszą postacią po tym spotkaniu po stronie gości był, wydaje mi się, Teki Jaszki. To on strzelił zresztą pierwszą bramkę w tym spotkaniu na korzyść Rakowa, jednak zrehabilitował się w tej drugiej odsłonie wyrównaniem, tym razem na korzyść Brukbetu. Przy okazji nie mógłbym się nazwać człowiekiem, gdybym nie pochwalił po tym spotkaniu Hubinka, który był dzisiaj w to spotkanie bardzo mocno zaangażowany. Oddał kilka naprawdę niezłych strzałów i naprawdę kilka razy nieźle zagrywał. Przy okazji pochwalę po stronie Nieciecian również Grzybka za tą świetną asystę przy golu Meszanowicza, którego również chwalę, bo Meszanowicz okazał się niezłą zmianą Mariusza Lewandowskiego. No i ostatecznie nie najgorzej zagrali dzisiaj zawodnicy z Niecieczy, natomiast po raz kolejny czegoś zabrakło. Raczej nie zaryzykowałbym stwierdzenia, że jest to zespół, który gra bardzo otwartą piłkę przyjemną dla oka i że przegrywa minimalnie, ale mimo wszystko uważam, że ten zespół stać na znacznie wyższe miejsce w tabeli niż aktualnie się znajduje. Ponieważ po tym spotkaniu zespół z Częstochowy znajduje się na pozycji drugiej z 24 punktami, jednak trzeba pamiętać, co powiedziałem na samym początku tego filmu, że częstochowianie mają jeszcze jeden mecz zaległy do rozegrania. Natomiast Niecieczanie znajdują się na miejscu spadkowym, czyli 16 z 7 punktami, ale warto przy okazji zaznaczyć, że oni również mają jeden mecz zaległy. Tymczasem ja wam dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrybowania Instagrama Tradaj, Facebooka Tradaj, kartę społeczność na kanale Tradaj i życzę wam naprawdę udanej soboty. Cześć, nie przedłużam.